Mamy sobie kolejny tematyczny zlocik, samochody policyjne. Ja sobie tylko zmienię furkę, żeby nie mieć tej samej, co ze zlotu Most Wanted. Wezmę sobie, postaram się wziąć jakąś taką furę, która ma koguty. Tych samochodów jest tutaj sporo. Starsza Cayenne ma te światła, to zaraz zobaczę jeszcze. Tylko chcę sprawdzić, jak ten będzie wyglądał ze światełkami. O, to ja tej starszej Cayenne nie mogę nie mieć. Dobra, jak tu się... Faktycznie ty. Ole bajer. Deszcz zaczął padać, idealnie. Tak powinno być, nie? Jak w Wielkiej Brytanii. Aventadory, Alfa Romeo piękna, Camaro, Crown Victoria, raz dwa. Jest SLS, Bugatti Veyron i Golfik, zobaczcie, fajna różnorodność. Jest M4, tam z tyłu jedzie jeszcze Audi RS6 chyba, elegancko. Nie, mało kto wziął takiego starocia, dwa razy te Fordy są, Crown Victoria, ale te Fordy były też produkowane chyba do 15 roku aż. Klakson na policyjny, właśnie! Dobrze, że mi powiedzieliście. Czekajcie, jeszcze na Hawile zajadę. Ja jestem policjantem, muszę znać skróty. Patrz, on ma jeszcze tutaj jakiś megafon z tyłu, nie? Ten radiowóz. Pewnie, żeby tam jakieś komunikaty wygłaszać czy coś. Jedziemy, musimy znaleźć jakąś taką komendę albo coś takiego, policyjną. Albo gdzie my możemy zrobić? Tak, żeby było, wiecie, tematycznie. Dobra, spróbujmy zrobić tutaj blokadę drogową i poczekamy na samochody ruchu ulicznego, aż tutaj przyjadą, nie? Tylko nie jeden przy drugim, to nie jest zlot, blokada drogowa. O, właśnie, właśnie tak, o, właśnie tak, dobra. I co, fajnie by było, jakby inni gracze jeszcze byli na sesji, na zasadzie, żeby było więcej osób, nie? Jadą jakieś samochody, na razie są dwa, może będzie więcej. O, właśnie, możemy zrobić też kontrolę koronawirusową. To jest kontrola koronawirusowa, nie ma wjazdu do miasta. Robimy blokadę i koniec tematu, nie? Na autostradę, o właśnie, na autostradzie powinno być dużo. No tak, robimy tutaj pierwszą blokadę drogową. Nie ma dzisiaj, zablokowane wszystko. Koniec. Kontrola koronawirusowa. Tam przed tunelem zrobimy blokadę. Na autostradzie powinno być więcej samochodów, nie? Jak się ustawimy na tych chyba trzech pasach, trzy pasy są chyba na tym, nie? No i bardzo spoko. O, już, gdzie się pchasz? Nie ma przejazdu, nie widzisz? O, nie ma przejazdu, czekamy na ruch uliczny. Kurde, fajnie ta BMW się tam ustawia, Accent. Tak trochę z daleka, nie? I Golf tak się wyekspanował tutaj pięknie. Nie ma przejazdu. Blokada koronawirusowa, do widzenia. Kurde, trzeba będzie to kiedyś przetestować, zrobić taką blokadę z samochodów. I żeby inny samochód się w to wrąbał. Ciekawe, czy taki Unimog na przykład by przez to przejechał. Albo ten taki, powiedzmy, Insurgent, nie? Myślicie, że dałby radę to rozwalić? A co byście powiedzieli na to, jakbyśmy wzięli pilę P50, zrobili blokadę i jedna osoba byłaby, powiedzmy, jakimś ciężkim samochodem i to rozwalała? O kurde, pff, buja nim. I spróbujemy zrobić blokadę drogową pilami tam gdzieś na środku autostrady, tak żeby tamta osoba, żeby Simon mógł się rozpędzić na nas, nie? Simon się rozpędzi i zobaczymy, czy uda się rozbić jak kręgle te pile. Może być naprawdę ciekawe. Nigdy czegoś takiego nie robiliśmy w sumie, nie? Graliśmy mną w piłkę i powiem wam, było to mało przyjemne. Podejrzewam, że te pile mogą polecieć w powietrze. Tak czuję, że tak może być. Może być ciekawie, tylko musi być to naprawdę ciężkie auto, nie? Ten najlepiej by był ten Insurgent. I tak, żeby miał jak największą masę. Bo wydaje mi się, że jak będzie jakaś taka lekka terenówka, jak tam Simon wziął, to ona może tak nie rozwalić fajnie tych samochodów, nie? Dobra, o, idealnie, idealnie. Tak, żeby wszystkich rozwalił, jak kręgle.
Jest Dawider. Pil Patrol, o tak. Patrz, patrz, tutaj jakiś randomowy gracz zawrócił, bo zobaczył Pilę P50 w skupisku i nie wie, o co chodzi, zobacz. Bo pewnie ma takie what the fuck teraz, nie? Zobacz, to nie jest, on nie jest w naszym teamie, nie jest w naszym konwoju i tak się zastanawia, o co tu biega? Kurde. Ej, on chce dołączyć do naszego konwoju, ale my mamy już pełny, nie? Czekamy na... Czekaj, ile nas tu jest? Tu nie ma 11 osób. Uwaga, uwaga. O, nie trafił! Zmiut trafiki, ty nie trafił tym... Ło! Ja pierniczę. Zrobimy fajne zdjęcie. To jest dopiero zlot. O. Patrz, jak tutaj w ogóle ktoś pod spodem jest. O co chodzi? Tego podniosło. Jeszcze raz, dawaj jeszcze raz. Michmat jeszcze gdzieś tam jest. Ile tu mamy osób? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. To jeszcze brakuje nam paru osób. Gdzie oni są? Nie chcą dostać z insurgenta? No jak? Ej, ale wyjdźcie z niewidoka, żeby można było się zderzyć. No to bez sensu jest wtedy. Musicie być, nie możecie być ghostem, bo wtedy on nas nie uderzy. Wypadł chyba z trasy tym insurgentem. Jedzie, jedzie. O kurde, jedzie czy nie? O, idealnie, idealnie, idealnie. Ciśnie, ciśnie. Ja poleciał. Zajebiste, nie? Ej, musimy się w innym miejscu ustawić, w jakimś takim ciasnym. W jakimś tunelu ciasnym. Gdzie jest jakiś super ciasny tunel? Zajebiste. Czemu żeśmy wcześniej tego nie robili? A ten normalnie, kurde, jakby nigdy nic do pracy jedzie, nie? To mi słyszę, kurde. Ja taką spokojną muzyczkę jakąś tutaj puszczam. Fajne to jest. To musimy teraz inną miejscówę znaleźć. Nie, on tu nie da rady wjechać, nie ma szans. No, można się tu schować autkiem. Nie każde autko tu wjedzie, znaczy większość wjedzie. Te duże no, nie dadzą rady, nie? Dobra, chodźmy tutaj na początek tunelu, pyk, i tutaj gdzieś się skitramy. I Simon będzie musiał się jakoś rozpędzić z tamtej strony, nie? O, już się ustawił, dobra. Czekaj, czekamy jeszcze na resztę osób. Jeszcze Aksen jedzie. Jeszcze parę osób musi się tu ustawić. Uoooo! Przeszedł, patrz, nawet się nie zatrzymał. Nawet chyba nie zwolnił, nie? Dobra, gdzie on tam jest? Już się... Ej, zajebiście się ustawiliście. Kurde, myślałem, że będzie gorzej, wszyscy pospadamy. Ile ich się tu zmieściło, ty? Reliant nawet jest. Ale Pil byłby lepszy, Reliant jest jednak cięższy od Pila, nie? Pil powinien lepiej polecieć. Leci, leci! O, idealnie, patrz jaka fota będzie. Ja pierniczę. O kurde. Tak sobie to wygląda, bo większość jest przeźroczystych. Aha. Czyli w sumie chyba najlepiej właśnie zdjęcia zrobić, nie? Tego typu, jak wszystkie te pile lecą w powietrze. Bo w Fordzie może to nie wygląda tak, tak pięknie. Najlepiej to by zrobić takie uderzenie w jakimś GTA. Patrz, ja jeszcze poleciałem. Wylądowałem na koła! What? W GTA jest taka fizyka, że... wiesz... ci gracze by polecieli, nie? W kosmos. Ej, musimy zrobić zlot w GTA. Bez kitu. Musimy zrobić zlot w GTA. I gdzieś się tam w górach spotkać, jakiś taki offroadowy, ekipowy zlot sobie zrobimy. I wtedy byśmy się zderzyli tak, nie? I tam może być maksymalnie 30 chyba dwie osoby na sesji. To wtedy to zdjęcie, to zderzenie będzie fajnie wyglądać. Tylko trzeba by było wziąć jakiś samochód naprawdę super ciężki. Byśmy sobie utworzyli taką zlotową nową ekipę na PC-cie.
i tyle, i spróbować tego, co wy na to? Czekaj, czekaj, jak tu kurde? Aha, dobra, chyba widzę. Widzę tą skocznię, okej. Trzymajcie się tam. I... Ej, faktycznie! On tak jakby po prostu przez nich przenikł, nie? Ja myślę, że ta Forza ma po prostu jakiś ten... jakąś taką blokadę kolizji chyba. Ja pierdicz. Faktycznie, to jak... To fajnie wygląda tylko jak się stoi, nie? Tym pilem. Jak masz być uderzony przez kogoś. Patrz, oni nie są w stanie staranować tego insurgenta. A jakby wszystkie pile schowały się w to miejsce. Co tam? Dobra, zamykam. Zamykam szafę. Z zabawkami. Czekaj, bo chcę szafę zamknąć. O dobra, dobra. Cisnęli się tam. Okej, zamykam szafę. Przenikają. Czekaj, kurde. No ciśnijcie, ciśnijcie. Przesuwa się. Śmiesznie to wygląda. Patrzcie, on w ogóle się nawet nie zwalnia od tego uderzenia, nie? Ja na luzie teraz jadę, on po prostu jedzie, w niego uderzają jak muchy i nic się z nim nie dzieje. Ja. A on jest i tak chyba odciążony, ten samochód. Kurde. Niezłe to jest, nie? Tak, ja wiem, że widziałem właśnie, że tam reszta przenikała przez siebie. Kurde, ale faktycznie jak takie, nie wiem, owady jakieś, nie? Tak. Jakbyś był na grzybach, chyba cię komary gryzły. Nawet tak brzmią podobnie, nie? Fajny zlocik.